Siema, witam w kolejnych testach Delta Force'a, tym razem w ramach tego Steam Next Festa chyba. Testy chyba potrwają do 21. No i każdy ma dostęp do gierki, nie? To jest to jakby demo na Steamie, więc każdy może sobie zagrać, zobaczymy co tutaj się pozmieniało. Na ostatnich testach trochę pograłem, nie za dużo, także tym razem będę chciał sobie trochę bazę rozbudować, bo tutaj jest rozbudowa bazy i tak dalej. No i co? Zobaczymy czy ranked będą działać. Poobczajamy sobie trochę, także mam jakieś tam zielone itemki po tutorialu oczywiście, jakąś brońkę i lecimy z pierwszą gierką. Oczywiście gram tylko i wyłącznie tryb Extraction, bo ten drugi mnie średnio interesuje, ten typu Battlefield, nie? Także gramy tylko Extraction postacią, które, bo tu są różne klasy postaci, operatorzy tak zwani, no i ja gram postacią, która ma jakby niekończącą się staminę przez chwilę, to jest jej skill. No i tyle, lecimy. Niestety nie ma trybu solo, nad czym ubolewam, no ale jest jak jest, może kiedyś dodadzą, mam taką nadzieję. Lecimy. Dobra, tu mamy mapkę, my lądujemy tutaj. Więc docelowo fajnie by było tutaj pójść, bo tu są dwa sejfy. Plus potencjalny bossik, nie? Więc fajnie by było tu pójść. Zaznaczam tam i zobaczymy. Jeżeli chodzi o opcje, no to gramy na grafice Xtreme, czyli na najwyższej możliwej. Nie ma wyższych opcji tutaj w tej gierce. No i zobaczymy jak to będzie działać, nie? Frame rate mam skapowany na 144, bo taki mam monitor, 144 Hz. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to RTX 4070 Super. Tam boty biegają. I dodatkowo, oho. To już trzeba. To boty. I dodatkowo do tego procek od AMD 7800X3D. Ale z tego co widzę to chodzi te spoko, ale są to jakby, są dropy. Pytanie od czego są te dropy? Nie wiem, wbijamy do środka. Są boty, także whatever. Oho, to był ten bossik. Jak ja mam się uleczyć? Nie mam bina żadnego na leczenie. A mam, pod piątką miałem leczenie. Chyba. Szybko się uleczę. Dobra, chłop mnie uleczył. O kurde, armorek lepszy. Miałem mi rozwalony, to nie. Plecak lepszy. To biorę od razu plecak. A tego mogę wziąć? Mogę. No i brońka. Dobra. Lecimy dalej. A oni tam poszli do tego sejfu niestety. Także lipa. A ja pójdę tutaj zobaczyć. Co tu jest? O, tu jest serwer. W serwerze zawsze fajne itemy. To znaczy zawsze. No, czasem się trafiają fajne itemy. A. Aha, ekstra go odpaliłem. Okej. Okay. Może z tej brońki poszczelam trochę, co? Czekaj, dobra, to mi schowało samo. No dobra, git. W zasadzie to można by było iść do tego ekstraktu chyba. Coś mi tu biega. Ty, nawet te boty coś ciekawego mogą mieć. Na to wychodzi. Wydaje mi się, że tu boty mogą biegać jeszcze. To jest jakiś kąpik. Nic ciekawego za bardzo. A, to bot tu biegał. Dobra, w zasadzie to chyba tyle. Oni ten safe przeszukali. Co tu jeszcze było? To ewentualnie jeszcze można by było iść. To jest tam 50 metrów. Dobra, odpalmy sobie to.
Oho, coś tam strzela. Oka. O, fioletowe. Chowajmy. No i tyle. Można by było iść do ekstraktu w zasadzie. Minuta 15 jeszcze. Extraction point located. Move. Tu już raczej za wiele nie będzie. A lepiej chyba wyjść mając to co mam, niż potencjalnie nie być z niczym. Także ja bym poszedł po prostu do tego ekstraktu. Coś tu strzela. Ok. Nie wiem co. Nie wiem gdzie. Gdzieś gracze? O kurde, nie zdążyliśmy. Musimy switcha jeszcze raz odpalić. Dobra, no to co? Trzeba lecieć po tego switcha. 100 metrów ponad, 130. Aha, nie, bo tam jest ekstrakt. Tu gdzie są te switche? Tutaj. Dobra. Trzeba wrócić się na górę. Żeby to jeszcze raz odpalić. Dobra, odpalanko. Można iść do ekstraktu. Bo ktoś mi tu strzela cały czas i ja nie wiem gdzie. Nigdzie nikogo nie widzę. Ja bym do tego ekstraktu poszedł. Tylko jakby z tego budynku najpierw. Te budynki niektóre też są tak zrobione, że kurde, są dwa wyjścia tylko. Ale robię jak stąd wyjść. Ammo krejcik. Co to jest? To jest warte niby 700? Ciekawe. No i tu jest ekstrakcik. Pytanie, czy ktoś tu na mnie czeka już? A mój team widzę, że ma wywalone. I na razie tu nie idą. Ale chyba też tu nikogo nie ma. Stała minutka. Także co no? Czekamy. Oho. Chłop z mojego teamu się wywalił. 125 metrów. Wywalone w nich mam. Mógł iść do ekstraktu. Oni jak chcą, to niech się tam biją. Ja się ekstraktuję. Pyk. O, głośno to jest. Dobra, 10 minut. O, to jest hajs, który wyniosłem. 338k. Możliwe, tak. 338k. No i co? Mów tu staż. To też. Dobra, poka. Wiem drugi level. Czyli mogę kupować rzeczy na Auction House. Weapon unlocked. I teraz tak, tutaj misje. Tutaj, cyk. Zrobiona misja. Czyli mamy brońkę, expik. Nowa misja. Accept. Muszę wyekstraktować, zabić 5 NPC-ów chyba. Prawdopodobnie tak, dostałem coś na maila. Co to jest? Weapon Exp Coin. Okej, nie mam pojęcia co to i po co. I pytanie, czy ja mogę to ponaprawiać. Reaper. Tak. Minus 8 aż. A ten hełm zielony, czy się opłaca naprawiać? 2K niby tylko. Dobra, niech będzie, naprawimy sobie go. Chociaż w sumie, ty co, ja nie będę chodził w zielonym hełmie. Wezmę sobie niebieski. No, to będzie dużo lepsze. Czy tu był gdzieś? Jest sortowanie. I teraz tak. Mam tu trochę rzeczy. No i pytanie, czy ja mam je selać, czy zostawiać. Chyba na razie zostawię. Co to jest? Advanced Full Pack. Steam Next Best Playtest. Aha, czyli dają po prostu itemy jakieś tam. W ramach Steam Next Festa.
Okej. Nie wiem po co. No ale niech będzie. Dobra, no to co? Póki co tyle. A, tu jeszcze mam do odebrania. Tu jeszcze sobie na szybko odbiorę. Cyk. Jezu, ale rzeczy do odebrania. Jak normalnie w mobilce, nie? Chociaż gra ma być docelowa chyba też na telefon. Nie wiem jak to ma działać. Koniec końców. No ale zobaczymy. Ale podobno ma nie być pay to win, no. Jak będzie, to nikt tego nie wie. Dobra, miliard rzeczy odebrałem. Saveboxik. Czyli saveboxik pewnie będzie płatny, tak, w arenie breakout. No ale to jest akurat spoko. Ważne, żeby nie można było kupić hajsu za dolce, tak, w arenie. To by było wtedy git. Bo wtedy nie mam nic przeciwko. Dobra, tyle.